2 października widzimy się i będzie mega. Hello i cześć. Witam w 186. już odcinku Dev Style Vlog. Jak wiecie, w tym roku zmagałem się mocno nie tyle z niską, co z brakiem w ogóle produktywności i dużo bardzo na ten temat sobie materiałów czytałem, pochłaniałem, żeby sobie przypomnieć wszystko to, co już wiem i się okazało, że w sumie to faktycznie są interesujące rzeczy i że faktycznie prawie wszystko już wiem. I dziś podzielę się takim jednym trikiem, który tę produktywność w prosty sposób może zwiększyć. Ale zanim do tego przejdziemy, to coś innego. Pytacie mnie czasami o to, że skoro już nagrywam tego vloga od ponad 1,5 roku, to jakiego mega uber sprzętu używam, że pewnie jakieś nie wiadomo co i że zaczynać vlogować na przykład nie ma sensu, bo się sprzętem samym od razu przegra z ludźmi, którzy robią to już od dawna. No to nagrywam cały czas iPhone'em SE od lutego 2017, którego pokazać nie mogę, ponieważ on nagrywa i nie umie nagrywać samego siebie, ale zmieniłem ostatnio sprzęt do trzymania tego telefonu. Kupiłem sobie nowy ten selfie stick, który przyszedł do mnie wczoraj, pokażę. Wcześniej miałem taki selfie stick z biedry, akurat jak zaczynałem vlogować, to w biedrze pojawiła się jakaś promocja na akcesoria do telefonów. Kupiłem sobie taki za 9,99, szok, ale go wymieniłem teraz po 1,5 roku na nowy, taki mega profesjonalny, wypasiony, z takim nawet dzyndzlem, że mogę sterować, kiedy się nagrywanie włącza, za 8,99, więc jak widzicie, sprzętem konkurować nie można z ludźmi, którzy te vlogi prowadzą od dawna. Dzisiaj czuję taką nieodpartą chęć przedłużenia wczorajszej środy dla siebie jeszcze na chociaż 20 minut dzisiejszego poranka na spacerek w jednym miejscu, w którym teraz byłem i w drugim miejscu, w które teraz idę. Tak na chwilkę, tak chwilunie. Oj, mieszkanie blisko lasu to jest coś, czego bym nie zamienił na nic po prostu innego. W sensie blisko to tak od minuty do 5 minut z buta, z mieszkania do lasu właśnie. Coś wspaniałego. A wiecie, co się wczoraj okazało? To aż z kapci wyskoczyłem, jak się to właśnie okazało. Ale to będzie. Otóż słuchajcie, Michał Szafrański, autor książki Finansowy Ninja, którą bardzo tutaj polecam od roku, ponieważ to jest książka przewspaniała i bardzo wartościowa. Od 1,5 roku właściwie polecam ją aktywnie, mega. Przyjeżdża do Białegostoku 2 października na spotkanie autorskie odnośnie swojej drugiej książki, czyli Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. I samo to w sobie jest fajną informacją, bo chętnie bym się na to spotkanie wybrał i tak. Ale wczoraj się właśnie okazało, że to spotkanie autorskie Michała Szafrańskiego ja będę miał przyjemność wielką poprowadzić. Więc słuchajcie, białostoczanie, 2 października widzimy się i będzie mega. Do zobaczenia. Dobrze, pospacerowane, porozmawiane, czas do biura. Do biura. Szkoda, że przy biurze nie ma, kurde, drzewa, wokół którego można by pochodzić jakoś spokojnie, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Do pracy, rodacy. W aktualnej rzeczywistości mam, słuchajcie, w godzinach pracy do zrobienia 3 najważniejsze rzeczy. Po pierwsze to zrobić kawę i nie rozlać, zaraz będę próbował. Po drugie to nagrać tego vloga, a po trzecie to przynajmniej 3, dobrze by było gdyby 4 godziny pracować nad kursem Gita, który mam nadzieję w ciągu miesiąca będzie ukończony. I to ma duży związek z tym, o czym chcę dzisiaj poopowiadać, żeby zidentyfikować sobie to, co zrobione być musi i co zajmuje dużo czasu. O, kawa zajmuje mało, ale też jest ważna. Zanim jednak zrobi się kawa, to zobaczę sobie, z czym się je o takie coś, co sobie kupiłem, żeby poprawić ergonomię swojej pracy. Podobno dobre, zobaczymy.
No dobra, uwaga, próba generalna. Uda się czy się nie uda? Udało się. Brawo ja. Kto umie zaklaskać jedną ręką? Brawo ja. Skoro tak, to wszystkim innym zajmiemy się później i do roboty. Widzimy się za jakieś 3 godziny właśnie, gdzie skończymy to, o czym chcę powiedzieć, bo to takie kurde mega mądre, że o Jesus. No dobra, popracowane, możemy przejść do dzisiejszego tematu. Przeczytałem w tym roku sporo jakichś tam książek o produktywności, tak jak mówiłem, przypominałem sobie różne rzeczy i przypomniała mi się taka pewna fajna analogia, taka praktyka, która jest powtarzana w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu książkach, a została wymyślona przez podobno Stefana Coveya. Czy to prawda, to w sumie nie wiem. Ale o co tam chodzi? Rozchodzi się o to, że mamy duże kamienie, małe kamyczki i piasek. I co z tym? To jest w sumie dobry temat na demonstrację, ale tutaj nie mam ani kamyków, ani kamieni, ani piachu. No piach by się znalazł, ale tylko tyle. Ale trudno, poradzimy sobie bez tego. Ta analogia, taka ta praktyka, porada związana z tą analogią ma pomóc nam zwalczyć taki problem, z którym sam się bardzo w tym roku zmagałem, który polega na tym, że siadam sobie do kompa i zamiast pracować, robić to, co mam robić tak najbardziej, czyli w moim przypadku w tym roku kurs gita, to zabierałem się na przykład za sprawdzenie sobie Face'a, za odpowiadanie na maile, za jakieś wystawienie faktur, za takie rzeczy, które odciągały mnie od tego mojego kursu gita właśnie, a też dużo czasu zajmowały. I można sobie nasze wszystkie zadania w taki sposób wyobrazić, że mamy takie zadania małe, jak właśnie wysyłanie maili. Jest dużo małych maili, to jest jak piasek, które ulepione w jakąś tam kupę piachu zabierają dużo czasu, ale same pojedyncze zabierają czasu mało. Coś mnie, kurde, łamie, ale to nic. Mamy też zadania większe jakieś tam, które można sobie wyobrazić, coś, co zajmuje czasu trochę więcej i mamy zadania największe. W ciągu dnia ich pewnie jest mało, właśnie u mnie są dwa największe. Jedna to długa praca nad kursem gita, a drugie zadanie takie większe to nakręcenie tego vloga, bo to zajmuje powiedzmy tam prawie godzinę, jakoś tak. No i właśnie, i jak możemy te rzeczy poukładać sobie w naszym dniu, w naszym życiu, w naszym czasie, żeby dać radę je wszystkie zrobić, tak jakbyśmy chcieli. Tu się wszystko rozchodzi o kolejność wykonywania tych zadań. Jak wyobrazimy sobie faktycznie te piasek, kamyki i wielkie kamienie, duże kamienie, i wyobrazimy sobie jakieś naczynie, jakieś, nie wiem, akwarium, do którego możemy to wszystko wsadzić, to jeżeli włożymy tam najpierw te duże kamienie, potem posypiemy to mniejszymi kamyczkami, a później na sam koniec dopełnimy to piachem, to tam wejdzie bardzo dużo. I całe to naczynie, całe to akwarium będzie wypełnione bardzo mocno. To naczynie, to akwarium, to jest nasz dzień, czas w ciągu naszego dnia. I ta analogia jest o tyle fajna, że bardzo łatwo jest to w naszym życiu zaobserwować. Jak ja na przykład siadałem do tych maili, to one mi zjadały bardzo dużo czasu, mimo tego, że jakby rozbić mail po mailu, to w sumie każdy z nich zajmuje czasu mało. Ale ten piasek mailowy wypełniał moje naczynie w dużym stopniu. Jak już jest wypełnione takie naczynie w dużym stopniu piaskiem, to potem faktycznie tych mniejszych kamyczków może trochę wejdzie, ale z tych dużych kamieni ani jeden tam nie wlezie. No i na tym głównie polegał w tym roku mój problem z moim kursem gita, nad którym pracuję bardzo długo już. Po prostu nie miałem na to czasu. A dlaczego? Bo zajmowałem się jakimiś pierdołami. Piaskiem. Wystarczyło odwrócić kolejność, nadać inaczej priorytety i się wszystko zmieniło. Kiedy ten mój dzień traktuję faktycznie jak takie naczynie, a te zadania traktuję faktycznie jak takie te kamyki, piasek i kamienie duże, to ruszyło wszystko do przodu. Po prostu ten kurs gita jest dla mnie teraz najważniejszy i ten vlog jest dla mnie najważniejszy. Wszystko inne jest mniej ważne, jak się można domyślić. Oczywiście nie zdążę odpowiedzieć na wszystkie maile z tego powodu. No i świat się nie zawali, to jest mniej ważne. Najważniejsze, żebym te dwie rzeczy w ciągu dnia, każdego dnia robił. Więc teraz najpierw wkładam te dwa największe kamienie do swojego naczynia, do swojego dnia, potem przysypuję mniejszymi kamyczkami, jakim to na przykład zaraz pokażę, a dopiero potem jest ten piasek mailowy, ten piasek taki administracyjny, który nawet jak się potem przesypie mi trochę i zostanie na jutro, pojutrze czy za tydzień, to nic wielkiego się nie stanie. Nawet teraz mam w moim Gmailu w inboxie maili sporo, no i co, no i nic. Poważniejsze jest to, że z całego mojego kursu gita do nagrywania, przygotowania zostało tylko to i to. Wszystko inne już jest gotowe, można nagrywać.
Dzięki temu właśnie, że ignorowałem bardziej ten piasek i te kamyki. Chociaż jednemu kamykowi dałem się dzisiaj ponieść. A o co chodzi? Ma to związek, słuchajcie, właśnie z tym trackpadem. Już miałem sam ze sobą taki deal, że faktycznie ten trackpad sobie kupię, ale klawiaturę będę używał inną. O taką Logitech Ultrax Flat, której już nie robią. Używałem jej przez bardzo wiele lat i ją uwielbiam. Okazało się, że podpiąłem ją do komputera, podpiąłem ten trackpad. Chciałem pracować tak po prostu na zewnętrznej klawiaturze i tym trackpadzie. I się okazało, że jednak po ponad roku na MacBooku to ta klawiatura nie jest taka super. No więc musiałem sobie też dzisiaj zamówić jeszcze ten Magic Keyboard, taki zewnętrzny do Maca. Miało być inaczej, miałem sobie ją kupić w nagrodę za ukończony kurs Gita. Ale w sumie nagroda i tak mi się dzisiaj należy. A czemu? Temu, że to są wyniki sprzedaży mojej książki wczoraj i dzisiaj. To jest wczoraj, to jest dzisiaj, to są poprzednie dni. Bo jak wiecie, jest teraz promocja. Dziś jest Dzień Programisty i z tego powodu moją książkę Zawód Programista można kupić w specjalnych rabatowych pakietach. Zawodprogramista.pl, zapraszam, tylko dziś w czwartek do północy ta okazja trwa, więc jedyna szansa, ostatnia na jakiś czas. Zawodprogramista.pl, bardzo zachęcam, polecam, warto. Zrób sobie prezent na Dzień Programisty. No i właśnie, jeden wielki kamień, czyli ten vlog na dziś będzie zaraz zakończony. Drugi wielki kamień, praca nad kursem Gita, ogromna część jest już zrobiona. Kamyk, żeby do trackpada domówić jeszcze klawiaturę, żeby już jutro ją mieć, więc dziś musiałem znaleźć jakąś odpowiednią do południa, żeby jutro przyszła. Zrobione. Teraz co zostaje? Czas na piasek. Czyli na te rzeczy, które gdybym zaczął je robić rano, prawdopodobnie zajęłyby mi cały dzień. A tak? Zrobię, ile zrobię. I tym samym dziękuję za dziś. Wracam do swoich rzeczy zaraz, do swojego już niedługo piasku. I zastanów się, jak twoje zadania, twoje rzeczy codzienne można by sklasyfikować. Czy przypadkiem nie jest tak, że swoje największe te kambule zostawiasz na koniec i potem się już kurde nie mieszczą? I że z tego może wynika jakiś tam problem? Warto o tym pomyśleć. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. Na razie i cześć!